Etykieta produktu i jego opakowanie staje się integralnym elementem doświadczenia zakupowego. Doświadczenie zakupowe jest tym, czym dzisiaj wygrywają firmy. Czym jest doświadczenie? Klient chce, żeby produkt rozwiązywał jego problem. Chce również przeżywać, chce doświadczać, chce dostawać czegoś nowego w inny sposób, albo chce dostawać znanych rzeczy w nowy sposób. Rynek masowych produktów minął. Dzisiaj na rynku doceniane są produkty spersonalizowane, czyli skrojone pod konkretne potrzeby konkretnych klientów, konsumentów czy użytkowników. Jak je stworzyć? No trzeba się tym klientom przyjrzeć. Trzeba stworzyć ich portret, zobaczyć, czego oni oczekują, czego pragną i dlaczego kupują i wybierają konkretne produkty i konkretne usługi. Nie ma uniwersalnej etykiety produktu. Wszystko zależy od tego, kto sięga, w jakich okolicznościach, kim on jest, gdzie mieszka i wszystkie te elementy psychograficzne, które decydują o tym, że to właśnie ten klient, ta klientka będzie czuła, że produkt jest dla niej czy dla niego. Dzisiaj miałem przyjemność prezentować wyniki raportu, który przygotowaliśmy tutaj wspólnie właśnie dla firmy Konica Minolta, w którym chcieliśmy pokazać nieefektywności procesu sprzedażowego i ofertowego, który zauważyliśmy rozmawiając z firmami przygotowującymi druk etykiet. Okazało się, że paradoksalnie nie jest to rynek, który jest pogrążony ani w wojnie cenowej, ani w którym ceny są dramatycznie niskie. Idealny model z punktu widzenia producenta współpracy z drukarnią przy tworzeniu opakowań to model trójstronny. Na czym on polega? Model według zasady PAD, czyli producent, agencja i drukarnia. Trzy podmioty, które ze sobą komunikują, rozumieją się i tworzą wspólnie dzieło w postaci finalnego produktu. Rola drukarni w procesie projektowania opakowań jest niezwykle istotna. Głównie dlatego, że to oni znają specyfikację techniczną, wiedzą, jakie są wymogi dotyczące tego opakowania i nierzadko służą nam pomocą i wiedzą ekspercką, jak pewne grafiki przygotować i przystosować do tego, aby ich wyprodukowanie mogło być możliwe i żeby finalny produkt był jak najbardziej zgodny z naszymi oczekiwaniami. Jako agencja brandingowa tworząca wizerunki i marki chcielibyśmy, żeby drukarnia rozumiała, jak przebiega żmudny proces projektowania opakowań, które zresztą opakowania są tylko końcowym efektem pewnego myślenia o pozycjonowaniu, o tym, jak marka ma rozmawiać z konsumentem i żeby pomagali nam w tym procesie w momencie, kiedy ta pomoc jest możliwa i potrzebna, to znaczy, kiedy interpretujemy wyniki badań, kiedy tworzymy próby, kiedy pracujemy nad marką, często nie wiedząc, jaki będzie miała efekt i czekając na odzew ze strony konsumenta. Giving shape to ideas. Konica Minolta.